Myślę, że to jest dobry moment, żebyście przypomnieli, co stało się na poprzedniej sesji. Ktoś próbował nam zniszczyć, że tak powiem, nasz statek. Jaki statek? Ktoś próbował nas zabić. Naszą poprzednią sesję zaczęliśmy od tego, że byliśmy na zakupach, a potem wyruszyliśmy statkiem w kierunku miasta. Weź teraz sobie przypomnij miasto na T. Nie na T. Nie na T? Na S. Na S, zastrzel mnie. Streetfall właśnie. Streethall. No, Streetfall. Streetfall. Niewyraźnie napisałem. Streethall, okej. Okay. Aha, dokładnie. A dlaczego tam się kierujecie? Kierujemy się tam dlatego, że Vesna za to poprosiła. Vel. Vel jest sztuczną inteligencją, która jest naszym towarzyszem i ona potrzebuje mieć dostęp do, że tak powiem, do sieci robotów. I stwierdziła, że tam jest w ogóle najlepsze miejsce, żeby tam, proszę pana, tam lecimy. I na początku nie wiedzieliśmy, czy chcemy w ogóle tam lecieć, ale stwierdziliśmy, że jednak tam polecimy. A ona już wszystko miała wykminione, statek miała przygotowane, wszystko, kurde, miała, taka jest sprytna. Więc wsiedliśmy na statek, w ogóle było naprawdę fantastycznie. I w trakcie lotu okazało się, że ktoś nam zepsuł silnik i trzeba go było naprawić. Więc Kantan wykazał się tutaj, że tak powiem, umiejętnościami. Naprawił to badziewie, że tak powiem, co poskutkowało tym, że ja stwierdziłem, że naprawmy to, ale nie mówmy ludziom, że to naprawiliśmy i spróbujemy znaleźć tego, kto nam zepsuł tę maszynę. Bo tak stwierdziliśmy, że taki jest najsensowniejszy plan, żeby troszeczkę nastraszyć tych ludzi i im powiedzieć halo, halo, ale to my zaraz spadniemy i teraz jest dobry moment na to, żeby osoba, która to zepsuła, to wyszła, powiedziała co i jak, żebyśmy mogli to naprawić. No i nikt się nie stawił na to wezwanie, co było dla mnie bardzo smutne, bo chciałem się zabawić w Herkulesa Poirot i nie wyszło. Smutny byłem z tego powodu, wielce. No ale znaleźliśmy jakiegoś gościa o imieniu Bob, który był w załodze statku i okazało się, że on miał dać komuś znak. I myśmy tak to zaaranżowali, że on tego znaku już nikomu nie da i teraz siedzi w celi pod pokładem. Więc lecimy teraz i zastanawiamy się, co dalej. Mamy sytuację na razie opanowaną i zastanawiamy się, co się stanie, jak ten sygnał następnego dnia nie zostanie wysłany przez pana Boba. Dokładnie.